chciałbyś życzyć z okazji urodzin tej klinice? Jeszcze więcej stałych klientów. Tobie podoba się to niesamowite miejsce? Kilka razy korzystałam już z usług kliniki i bardzo podoba mi się przede wszystkim atmosfera, która panuje, ponieważ pani kosmetolog, które tu pracują, są bardzo pomocne, ciepłe i do każdego klienta podchodzą bardzo indywidualnie i to jest główna zaleta. Z takich kolejnych spraw, które bardzo mi się tutaj podobają, to minimalistyczny styl i wystrój, który panuje w klinice, jest bardzo czysto, schludnie. I myślę, że jest to miejsce, do którego chcę się wracać. Jeżeli chodzi o twoje plany wakacyjne, mamy w pełni teraz lato. Czy planujesz gdzieś wyjechać? A z tego co wiem, na co, co piątek i soboty pracujesz w klubach jako DJ. Tak, więc w te wakacje będę grała w różnych nadmorskich miastach. Co tydzień będziemy właśnie w innym mieście. Natomiast ja generalnie uważam, że w wakacje nie ma sensu wyjeżdżać na wakacje za granicę. O ile ktoś ma możliwość, żeby to zrobić na przykład w sezonie jesiennym czy zimowym. Ja zazwyczaj, kiedy u nas jest zimno, to wtedy jadę gdzieś w ciepłe miejsca. A kiedy w Polsce jest lato, to po prostu korzystam z tej pogody i na miejscu delektuje się piękną polską pogodą, można jechać nad morze, w góry czy też Mazury. Obecnie trwa mundial. Czy oglądasz mecze? Tak, oczywiście oglądam, kibicuję. Przyjechałam prosto z oglądania meczu. W aucie zdążyłam tylko zmienić stylizację, bo oczywiście miałam strój kibicki. Czy uważasz, czy Polska jeszcze ma szansę w tym mundiale? Dzięki temu golowi, który strzelił Krychowiak w drugiej połowie, mam jeszcze nadzieję. Przyznam, że po pierwszej połowie meczu byłam nieco załamana, kiedy przegrywaliśmy 2 punktami. Natomiast ten gol dał mi nadzieję i cały czas ją mam.